Witam wszystkich. Postanowiłem nagrać nowy film, ponieważ wprowadziłem dosyć istotną modyfikację, czyli nową funkcjonalność w mojej maszynie. W założeniu ta nowa funkcjonalność ma ułatwić prowadzenie, właściwie przetrwanie budowanej piramidy. Chodzi o prowadzenie stop lossów i co się z tym oczywiście wiąże, z dobieraniem kolejnych pozycji. Jak to wygląda, pokażę właśnie na tym filmie. Jest to wersja 3.3 tej maszyny. Parametry wejściowe takie same jak w poprzednich testach. Może zwiększę do 10% ryzyko. No i właściwie możemy zaczynać. Wykres H4. Start. Włączamy piramidowanie. Otworzę pierwszą pozycję. Ok, jest pierwsza pozycja. Buy. No i oczekuję teraz jazdy do góry, ceny. No i w tej chwili działa to w takim trybie, jak pokazywałem na poprzednich filmach. Jak trochę się tutaj coś wyklaruje, to pokażę, o co chodzi w tym prowadzeniu, w tym nowym prowadzeniu stop lossów. Na razie jest jedna pozycja. W tej chwili została otworzona druga. No i w zasadzie w tym momencie mogę już zacząć prezentację. Zwolnię trochę tester. Pojawiła się taka kredka pod tytułem Trendline. Właśnie ona jest wykorzystywana do tego, żeby według niej prowadzić stop lossy wspólne dla wszystkich pozycji. No, powiedzmy, że trend, który ja zakładam, że się rysuje, no to jest tutaj widoczny do góry trend i według tego trendu będę chciał prowadzić stop lossy. Aby się to zaczęło materializować, muszę przeciągnąć na wykres tę niebieską kredkę, ona się zamienia wtedy w zieloną. I tutaj właśnie teraz przesuwając ją, widać, jak zmienia mi się tutaj, zmienia mi się poziom tego wirtualnego poziomu break-even. Na wykresie teraz wygląda to w ten sposób, że rysują się kolejne świece, cena idzie do góry. Są otwierane kolejne pozycje i jednocześnie z każdą nową świecą przemieszcza się poziom tego wirtualnego poziomu break-even. W momencie, kiedy jest wybijany nowy szczyt, jest dokładana nowa pozycja, wtedy faktyczny poziom break-even określony przez tę niebieską linię stanowiącą de facto poziomy stop lossów jest przesuwana do tej turkusowej. Cała zabawa ma tę zaletę, że można w trakcie budowania tej piramidy w dosyć elastyczny sposób przesuwać sobie poziom tego wirtualnego poziomu 0. Trochę ma
masło maślane mi wychodzi, ale nie czytam z kartki. W każdym razie chodzi o to, że można, rysując pod różnymi kątami linię trendu, wytrzymać dosyć głębokie korekty. Korekty w ruchu tym głównym, a jednocześnie oznacza to, że nasza piramida się nie zawali, no i że po prostu będziemy dłużej w rynku, dłużej w grze i będzie być może bardziej zyskowna. No trochę to tutaj potrwa, ponieważ na razie jest silny ruch w górę. Poczekam na korektę. Jak widać, poziom faktycznych stop lossów jest dosyć daleko od ceny, więc nasza piramida jest bezpieczna. W tej chwili jest dosyć głęboka korekta tego ruchu. Cena zaszła dosyć daleko. Jak widać, jesteśmy cały czas jeszcze w grze. W normalnych warunkach, gdyby było prowadzenie według świec, to już te stop lossy byłyby znacznie wyżej i już byśmy wyskoczyli. Wyrzuciłoby nas z rynku. Ta linia trendu automatycznie się przesuwa. To znaczy jest na bieżąco aktualizowana jej pozycja. Także gdyby ktoś chciał puścić tego robota na VPS-ie na dosyć długi czas, nie musi się obawiać, bo ta linia będzie obecna cały czas na wykresie. Teraz widać, jaka dosyć głęboka korekta się wytworzyła. Cały czas jesteśmy w grze. Tutaj mamy stop lossy, tu wychodzimy na zero. W tym miejscu mamy ten wirtualny break-even. On jest, ta różnica jest dlatego między tym a tym poziomem, ponieważ nie są wybijane nowe szczyty. Teraz gdybym dołożył pozycję wielkości około jednego lota, klikając buy z ręki, to stop lossy by się przeciągnęły tutaj wszystkie do góry. No i spróbuję to zrobić. O tak, właśnie. Dołożyłem kolejną pozycję. To jest pozycja wielkości. To było 0,23, potem 0,20, 0,05, a ok, 0,84. Dołożyłem z ręki, stop lossy się podciągnęły do góry, no i jest to ten wariant agresywnego piramidowania, czyli dokładam ile mogę, no ryzykując tym, że szybciej wypadnę z tego rynku, ale w dalszym ciągu są stop lossy według tej linii trendu. Mogę teraz ją usunąć z wykresu i w tym momencie włącza się ten tradycyjny sposób prowadzenia, z tym, że nie są przesuwane stop lossy tutaj, ponieważ nie jest wybijany szczyt. Ten szczyt chyba zostanie wybity i zobaczymy jak stop lossy się przesuną tutaj gdzieś w te okolice. Mam nadzieję, że to zadziała. Dużą pozycję tutaj będzie chciał otworzyć z tego co widzę, no ale to wynika właśnie
z tego, że jest dosyć duży zysk. A przypominam, że ryzykujemy wypracowanym zyskiem. No zobaczymy, czy się uda otworzyć. Przyspieszę. O, właśnie. Mieliśmy moment wybicia. Doszła pozycja 4,60 prawie lota. No i walczymy dalej. Spróbuję znowu poprowadzić stop lossy po linii trendu. Ok. No i zobaczymy teraz, jak to wygląda. Dokładane są kolejne pozycje. Okej. Cena się cofa. No dobra, to może w takim razie usuniemy tę linię trendu i zrobię jeszcze jeden myk, a mianowicie spróbuję tutaj przy pomocy tej kredki przenieść stop lossy w ten sposób. Mogę przeciągać już, wymuszać przesunięcie stop lossów, no, żeby maksymalizować zysk. To jest ta funkcja i ten klawisz move stop loss. Może jeszcze trochę. Ok. Widzę, że cena idzie do góry. Mogę jeszcze spróbować. No chyba już teraz powinno to wszystko zamknąć. Ok. No to tak to wygląda mniej więcej. Te funkcjonalności, linia trendu plus wymuszanie zmiany położenia stop lossów poprzez button move stop loss. Wersja 3.3. Myślę, że niezłym uzupełnieniem jest to prowadzenie stop lossów według linii trendu. Być może ułatwi to wielu z was budowanie efektywnych piramid. No i zapraszam do testowania. Dziękuję bardzo.